Cześć! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym updatecie z rynku kryptowalut środa 13 marca. W dniu dzisiejszym rozmawiamy tradycyjnie o altcoinach, dominacji Bitcoina. Pokażę Wam na dominacji Bitcoina, jak wygląda domniemana dystrybucja, która doprowadzi do all seasonu. Porozmawiamy o Ethereum, dlatego że mamy ciekawy breakout. Porozmawiamy o bitcoinie oraz poruszymy temat całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut. Także, jak zawsze, mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was pomocny, przydatny. Oczywiście, zanim zaczniemy, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze, są to tylko i wyłącznie przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu: inwestycje, pozycje tego gościa, a samo wideo ma charakter informacyjno-edukacyjny. Nie przedłużając zaczynamy na CryptoBubbles. Widzimy, że w dniu dzisiejszym mamy odreagowanie na pełnej palecie altcoinów, oczywiście odreagowania są większe i mniejsze. E, widzimy, że z pierwszej setki tutaj e, na dobrą sprawę mamy pieska z czapką cały czas, który ciśnie. Reszta, reszta mimcoinów troszkę nam się tutaj uspokoiła. Mamy większe odreagowanie na fundamentach, budzą się blockchainy korporacyjne, takie jak chociażby Quant. Mamy lekkie odreagowanie na DeFi, widzę AWE, widzę SNX, widzę RUN. Do tego delikatnie gaming, wciąż mamy odreagowanie na GALI, widzimy APE. Do tego AVAX miał swój breakout również, myślę, że tam kolejne cele dla AVAXa 56-72 dolary, jeżeli wolumen zostanie tutaj utrzymany. Także widzimy, że mamy odreagowanie, <laughs> oczywiście... Bitcoin wykonał swój kolejny ruch w okolice 73 tysiące. Także altcoiny tutaj delikatnie również starają się nadrabiać względem tego ruchu na Bitcoinie. Czterogodzinna dominacja bitcoina. Mówiliśmy o tym, że tutaj po osiągnięciu lokalnego wyższego dołka. Od tego dołka jesteśmy w trendzie prowzrostowym z perspektywy dominacji Bitcoina. Oczywiście, w całym trendzie prowzrostowym nestujemy mniejsze formacje i korekty. Impuls, korekta, impuls, korekta. Widzimy, że w obecnej korekcie nestujemy ruch w tej formacji byczej flagi, w której to mamy taki clean akumulacyjny. Z punktu mikro, wczoraj mieliśmy taką brzydką Mkę, która nam się narysowała. Wyznaczyłem tutaj neckline. To jest ta y, horyzontalna linia. Mieliśmy delikatny fake out, i momentalnie zostaliśmy wciągnięci, i obecnie jesteśmy tutaj. Tak, to jest ta świeca. E, więc tutaj e, została uniknięta mała, nestowana dystrybucja e, wewnątrz tej formacji, i widzimy, że dalej dominacja porusza się wewnątrz tego klinu. Docelowo są tutaj wielkie dyskusje, wielkie dywagacje, e, czy ten triple top. Jest tutaj ostatecznym punktem odrzucenia dla dominacji bitcoina, czy zobaczymy jeszcze dominację bitcoina idącą wyżej, 55-57 bądź też okolice 60%. Wiadomo, że jakieś środowisko bardzo negatywne, czy to makroekonomiczne, czy poddanie się na rynkach tradycyjnych itd., tak tak geopolityczne może doprowadzić do tego, że ludzie będą jeszcze uciekać do bitcoina. Ale ogólnie rzecz biorąc, moment kiedy Bitcoin przebija swoje ATH jest to dla wielu osób moment by wychodzić z Bitcoina do bardziej ryzykownych altcoinów, tak? Także ja tutaj no nie podjąłbym się i nigdy na tym kanale nie podejmowałem spekulacji, że e, i nie podzielałem te zdania osób, które uważają, że dojdziemy do 60% dominacji. Jest to możliwe, nie można tego wykluczyć e, osoby, które oglądają ten kanał od półtora roku. Wiedzą, że ja tutaj patrzyłem bardziej na stretch w okolice 52, 54%. No widzimy, że mamy tutaj 55, triple top. Naprawdę takim maksymalnym stretchem byłoby 57, ale tak rozmawiamy o procentach, a nic z tego nie wynika. Oczywiście im większa dominacja Bitcoina, tym bardziej zaznaczony tak zwany Bitcoin season, tak? Osoby, które są w bitcoinie, są w bitcoinie do momentu, kiedy dominacja bitcoina jest silna, dopóki bitcoin jest silny, a później uciekają do altcoinów, by powiększyć swoje gainsy. Moja strategia jest troszkę inna. Ja tutaj traktuję rynek kryptowalut jako taki booster, bardziej z podwórka amerykańskiego, czyli w BESSie akumuluje wszystko, zarówno bitcoina. O czym wiecie, jak tylko był pod poniżej 20 tysięcy Bitcoin, Ethereum, jak tylko długo było poniżej 2000, cały czas Ethereum, no i oczywiście altcoiny, tak. Więc później nie rozgrywam tutaj wyjścia z Bitcoina w altcoiny, no bo mam, że tak powiem, cały wachlarz od, od, od bes Do czego dążę? Tutaj oczywiście zobaczymy, jak ten klin się rozegra. Patrząc na Patrząc na trend, oczywiście spodziewalibyśmy się wybicia górą. Procentowo 60-70% szans na to, że wybijemy górą, a 60-70% szans 30-40, że wyjdziemy dołem. Warto jednak pamiętać, że też Ethereum rośnie w siłę, najprawdopodobniej pod, pod tutaj oczywiście akceptację ETF-a i ta dominacja delikatnie będzie też uciekać. Ale... O czym zawsze mówię w kontekście Bitcoin Season, Old Coin Season? Tutaj zrobiłem małego screena. No nie jestem w stanie na tym samym ekranie dwóch rzeczy wam pokazywać. A też nie ma sensu tego rysować na żywo, bo odcinek się wydłuży to nie wiadomo jakich, jakich tutaj minut. Tutaj mamy zejście dominacji na Old Coin Season 17-18. Tutaj mamy BESSE, odreagowanie Bessy. Widzicie, że w ostatniej Bessie dominacja była bardzo wysoko, ponad 60%, dlatego wiele osób tutaj spekulowało, szczególnie osoby, które patrzą na powtarzalność się cyklu, patrzyły tutaj na te 60, 64, 65, 70%. Oczywiście wciąż jest to realne, to jest krypto, ale na razie nie widzę bodźca do tego, żeby ludzie zaczęli znowu, u, znowu, w cudzysłowie, uciekać z altcoinów do bitcoina. Tutaj oczywiście mamy mamy zejście w naszą bessę, w ostatnią bessę, w której byliśmy. Ehm, przepraszam. Tutaj mamy zejście na Altcoin Season 21. Tutaj ta dołek tej szczałki wyznacza bodajże maj 21, co daje tutaj nasz pierwszy szczyt zeszłej hossy, tak. Ehm, no i widzimy, że ta dominacja długo utrzymywała się na niskim poziomie. Później, oczywiście, mieliśmy tutaj drugi szczyt w listopadzie, i w momencie, kiedy ta dominacja zaczęła rosnąć, tak na dobrą sprawę, altcoiny dostały bardzo mocno po dupie. One już w tym okresie konsolidacyjnym dostawały szczególnie na tym odrzuceniu, kiedy zobaczyliśmy ten ruch korektywny. I teraz tak, patrząc na obecną strukturę dominacji, to jest tygodniowy interwał, więc pamiętajcie, że każda świeczka to jeden tydzień. Wyrysowałem tutaj dwa scenariusze, biały i żółty. I tak na dobrą sprawę wygląda dystrybucja na dominacji, czyli ta dominacja mm, y, od Bessy, w sumie na pierwsze wyjście w Hose, ona zaczyna bardzo mocno rosnąć. Tak? Widzimy, że startowaliśmy z poziomu 40, jesteśmy na poziomie 53, no i w pewnym momencie dochodzi do dystrybucji na tej dominacji, co znaczy, że w pewnym momencie osiągamy jakiś szczyt. Jak widzicie, biała, biała propozycja oferuje Triple Top z perspektywy makro żółta oferuje jeszcze wyższy szczyt w okolice 57%, co przed chwilą widzieliście na krótkoterminowym interwale. Ja nie wiem dokładnie, gdzie będzie szczyt dominacji Bitcoina. W każdym razie gdzieś, gdzieś tak strukturalnie będzie wyglądała ta dystrybucja i w momencie kiedy ta dominacja zacznie się cofać w dół. Ok, czyli porównywalny ruch do tego ruchu i do tego tutaj wcześniejszego ruchu, który nie widzicie, wyznaczony był, no to wtedy altcoiny oszaleją. I tak naprawdę teraz altcoiny są dopiero jakby w pierwszym z trzech kroków, można powiedzieć, jeżeli chodzi o pompę. Tak? Pierwsze to jest odreagowanie od dołka Bessy i próba nadgonienia do, altkoi, do Bitcoina, kiedy jest Bitcoin Season, to co widzimy teraz. Drugie to potężne pchnięcie wynika ze spadku i z korekty na dominacji Bitcoina. A trzecie pchnięcie to już jest blow of top. Ten blow of top w zeszłej, w zeszłej hossie nie był aż tak widoczny, jak był widoczny w 2017 roku. Ale oczywiście blow of top ma miejsce, kiedy Bitcoin osiąga szczyt swojej hossy, Konsoliduje i mamy jeszcze dalsze, dalsze pchnięcie dominacji w dół, bo warto podkreślić, że ruch dominacji w ruchu korektywnym odbywa się też w trzech falach, tak, czyli jest to ta fala A, która będzie adekwatna do drugiego ruchu na altcoinach, później jest odreagowanie, kiedy altcoiny wyhamowują i Bitcoin jeszcze pcha do góry. No i oczywiście później jest fala C, czyli fala poddania na dominacji, która powoduje kolejne duże pchnięcie na altcoinach i zarazem. Blow of top. Tak jak mówię, w zeszłej hostie było to troszkę inaczej, ale również dostaliśmy tutaj bardzo ładne odreagowanie na altcoinach. Także, jeżeli ktoś jest w altcoinach, powinien być tutaj cierpliwy. Oczywiście, krótkoterminowo możemy zobaczyć korektę, tak. Rośniemy, 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 rośniemy. Wprawdzie jesteśmy w Price Discovery, przebiliśmy ostatnie ATH, ale trzeba być przygotowany, W każdej hoście trzeba być przygotowanym na korekty. Nic nie rośnie forever, nic nie rośnie w linii prostej. Zawsze będą jakieś większe bądź też mniejsze bumpy na ulicy, tak. Więc w zeszłej hoście, we wcześniejszej hoście, był to układ korekt 30-40%. Tym razem może się okazać, że będzie to układ 20% korekt. W każdym razie, z mojej perspektywy, ja tutaj trzymam dużą część swoich altcoinów pod pierwsze duże pchnięcie spadek na dominacji Bitcoina, tak? Czyli to pierwsze, ten pierwszy spadek na dominacji Bitcoina, po dystrybucji na dominacji Bitcoina, będzie równoznaczny z drugim, dużym pchnięciem na altcoinach. Tak jak powiedziałem, pierwsze. Wyjście z dołka Bessy, próba dogonienia Bitcoina, kiedy jest Bitcoin Season, czyli dokładnie to, co widzicie teraz. Drugie to ogromne pchnięcie. I trzecie to jest blow off top. Tylko z tym blow of topem równie, różnie to może być, nie? Bo wszystko zależy, jak się nam cykl rozegra. Także tutaj macie perspektywę makro, jak powinna wyglądać dystrybucja. Oczywiście im wyżej podciągniemy tutaj lokalny szczyt, tym potencjalnie podciągnąłbym wyżej dołek tych szczałek. Widzicie, że ja tutaj oznaczyłem okolice 40%, czyli powrót do fundamentu, w którym byliśmy. Oczywiście to może delikatnie inaczej się rozegrać, ale chodziło mi o to, żeby zobrazować Wam, bo bardzo często mówię o Bitcoin Season, o spadku dominacji, więc na pewno dla wielu, szczególnie nowych osób, będzie to bardziej zobrazowane, jak ta dominacja się rozegra. Tutaj jest większy przykład dokładnie tego, co myślę obserwujemy w tym miejscu, tak? Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, przejdźmy do Etera. Ether 4060. Ja mam tutaj wyznaczone kolejne strefy, kolejna strefa zainteresowania 4000. 4297 to jest dokładnie tutaj ten pivot i myślę, że tutaj możemy na chwilkę się zatrzymać z terem, bo to będzie kolejny i na dobrą sprawę największy moim zdaniem punkt oporu przed już samym ATH, który jest na poziomie 4871. Także z obecnej ceny po przebiciu ostatniego oporu na 3962, myślę, że Ethereum kolejne 8% może tutaj nadrobić bardzo, bardzo szybko. Szczególnie, że jeżeli, jeżeli potencjalny kapitał będzie dalej rotował z Bitcoina do Ethereum, bo wydaje się, że teraz kolejnym fajnym, sexy tradem z punktu spekulacyjnego jest oczywiście Ethereum i potencjalna akceptacja Ethereum ETF-a już w maju. Przechodząc dalej, tym razem już do samego Bitcoina, mamy perspektywę czterogodzinną. Ja już pozwoliłem sobie tutaj wczoraj e, omówić e, z grupą osób e, scenariusz na Bitcoinie. E, widzimy, że tutaj mamy tą linię trendu, która jest tutaj wyznaczona. Ona oczywiście obrazuje, ona oczywiście obrazuje krótkoterminowy trend wzrostowy. E, widzimy, że nasza żółta linia to ATH. Oczywiście jestem tutaj dalej e, w longu. Mieliśmy pierwszą strefę zainteresowania, drugą strefę zainteresowania, trzecią strefę zainteresowania. No i wyznaczyłem wczoraj czwartą strefę zainteresowania. Wynikało to z tego, że w momencie tego pchnięcia do góry wpadliśmy w okres konsolidacyjny, ten czerwony knot idealnie przetestował ten, ten zakres tak. Czyli coś, co było wcześniej naszym oporem, Zostało dzięki temu czerwonemu knotowi w dniu wczorajszym przetestowane jako wsparcie. Ta akcja cenowa momentalnie została wciągnięta do góry, więc można powiedzieć, że wcześniejszy opór na 68 235 dzięki temu retestowi jest przerzucony teraz jako wsparcie. Momentalne wciągnięcie do strefy konsolidacyjnej i wybicie tutaj ze strefy. Dwie rzeczy, o których mówiłem. Pierwsze to robiłem pomiar pod swojego longa, czyli ten bardziej konserwatywny. Dlatego nie biorę pod uwagi tego knota, tylko to swing high. No, i tutaj rozmawialiśmy o tym, że ja biorę profity na 75 tysięcy, tak. Widzimy, że wybiliśmy. Z tego pomiaru konserwatywnego, bazując na tym swing high, a nie na skamłyku, wybiliśmy 1,4,1,4. Jesteśmy w drodze do 75 tysięcy. Oczywiście, jeżeli chcielibyśmy zrobić książkowy pomiar, no to oczywiście przeciągamy, przeciągamy to Fibo do skamłyka, od, od, od knota do knota. I widzimy, że w tym przypadku testujemy teraz 1,4,1,4. I teraz ktoś zapyta, po co takie udziwnienie, po co takie dwa pomiary? A to dlatego, że jestem w tradzie. Jeżeli zrobimy sobie klasyczny pomiar książkowy, tak jak teraz, no to sorry, batory, ale wszyscy na to patrzą, nie? FIBO jest jedną z najbardziej popularnych form analizowania rynku. Książki lat 74, 79, 84, 89 opisują wszystko to, więc każdy patrzy na to samo, więc każdy teoretycznie patrzy na ten punkt jako dopełnienie impulsu. Który ma miejsce w momencie, w momencie, kiedy zamykamy skamłyka na 68964. Więc jeżeli chcesz być troszkę mądrzejszy, troszkę bardziej ciki, przebiegły, no to oczywiście chcesz wychodzić przed tymi poziomami, a nie tam, gdzie wszyscy chcą wychodzić, tak? Więc stąd też tutaj. Kiedy robię pomiar pod swój trade, zawsze podchodzę do niego bardziej konserwatywnie. Nie chcesz zostać ze swoimi siatkami. Nie ma tutaj nigdy gwarancji, że my przebijemy ten poziom, tak? Bo rozgrywamy impuls. Impuls bazujący na tym swing low, na tym swing high. No i oczywiście wszyscy gapią się na to samo, tak? Więc dlatego też, jakby takie pomiary dwupoziomowe, nazwijmy to bardziej konserwatywne, gdzie chcę zamykać swoją pozycję. No i te stricte techniczno-książkowe nazwijmy. Więc bazując tutaj już na pomiarze, jak to nazwałem, techniczno-książkowym, widzimy, że w tym momencie testujemy 1,414, 73 572. Wydaje się być to ostateczny pit stop przed dopełnieniem ruchu do 76 tysięcy. Najważniejsze w całym tym przyroście jest ten przekrój i ta linia wsparcia. Dopóki Bitcoin jest powyżej tej linii, tej linii wsparcia jesteśmy tutaj jak najbardziej nastawieni pro wzrostowo. Główne cele, o czym wiecie, bo patrzymy na dniówkę, patrzyliśmy na dniówkę, wyznaczaliśmy sobie tą strefę w momencie, kiedy Bitcoin był na poziomie 66 tysięcy, o ile się nie mylę, no i oczywiście to jest nasz docelowy boks obecnego ruchu. Warto przypomnieć, że jesteśmy w tak zwanym price discovery, biegamy po zielonych pastwiskach, nie ma backholderów, nie ma wcześniejszych punktów oporu. Nie ma stref wolumenowych, nie ma stref pivotowych. Na dobrą sprawę otwarta przestrzeń przed nami, i to wolumen, siła zakupowa będzie decydowała, jak daleko tutaj zajdziemy. Więc obecna strefa, na którą patrzyliśmy, którą wyznaczaliśmy na poziomie 66 tysięcy, została tutaj spenetrowana. Ja nie ukrywam, że docelowo. Chciałbym zobaczyć dopełnienie tego ruchu na 76. W praktyce, jak wiecie, z punktu trade'u patrzę na 75. I teraz tak. No bo jak jest price discovery, no to ciężko na dobrą sprawę znaleźć tutaj jakieś punkty odniesienia. Wiele osób oczywiście kombinuje, stawiając makro FIBO. To my wiemy, bo my też sobie z swego czasu stawialiśmy, ale widzimy, że dostajemy dopiero strefę 103-104 tysiące. Tak? Kolejną opcją, w której można spróbować znaleźć jakiś docelowy punkt oporu, to oczywiście jest możliwość postawienia sobie tutaj takiej, takiej linii trendu, która będzie łączyła minimum trzy punkty styczne na naszych szczytach. Ja ją oprę w taki sposób konserwatywnie tym knotom dam się wystawić jako jako fake outom, bo ja oczywiście ja poruszam się po ciałach, że tak powiem więc patrząc tutaj na tą linię trendu, którą można sobie wyznaczyć, no to potencjalnie Wygląda na to, że to price discovery, jeżeli oczywiście nie utracimy wcześniejszego ATH, czyli jeżeli Bitcoin nie spadnie w danym momencie poniżej 69 tysięcy, możemy się spodziewać okolic 97 do na dobrą sprawę w zależności gdzie to będzie 100 tysięcy, tak? Wiemy, że bazując na makro Fibo, było to 103 tysiące, więc niejako 104, więc niejako to wszystko może nam się tutaj składać w jedną całość. Są osoby, które będą robiły adekwatne pomiary do zeszłego ruchu, z tym, że tutaj tylko i wyłącznie zakładamy, że ruch obecny będzie lustrzanym odbiciem wcześniejszego ruchu i przebicia tutaj i przy momentu przebicia wcześniejszego ATH, tak. Czyli w tym przypadku patrzylibyśmy na taki pomiar, ok? Czyli tutaj patrząc na to, że ten ruch miałby się powtórzyć ruchem 1 do 1, patrzylibyśmy na Bitcoina za 310 tysięcy, ok? Przepraszam. Także dużo osób w przypadku Price Discovery stara się tutaj znaleźć jakiś złoty środek, punkt odniesienia i tym podobne rzeczy. Yy, używając fib trend, bazując na wcześniejszym dołku, na wcześniejszym pierwszym ATH i na dołku naszej obecnej bessy. Widzimy, że nasz punkt od reagowania 1.618 wychodzi na poziomie 163 000. Okay? Czy daje nam to perspektywę jakiegoś krótkiego ruchu z perspektywy makro? No nie bardzo, ale jak zobaczymy na golden ratio, nie wiem czy to jest dobrze widoczne, ale jak zobaczymy na golden ratio, które Bitcoin uwielbia, widzimy, że jest to 98,5 tysiąca. ok, Więc niejako wyznaczenie sobie linii trendu. ok, Wyznaczenie sobie fi makro Fibo do odniesienia do punktu 1.272 2 oraz wyznaczenie sobie powielonego po, po ruchu z tym, że nie ruchu 1 do 1, oczywiście. Bo ruch 1 do 1 to 312 tysięcy, tylko do Golden Ratio bądź też do głębszego odreagowania, widzimy, że również jesteśmy poniżej 100 tysięcy. Idąc taką metodologią szukania we mgle, bo trzeba powiedzieć, że kiedy macie Price Discovery, kiedy wchodzicie na zielone pastwiska, wy nie widzicie końca pastwiska, tylko staracie się oszacować, gdzie jest koniec tego pastwiska. Więc oczywiście można tutaj rzec że w przy obecnym price discovery jeżeli zachowamy odpowiedni wolumen jeżeli nie będziemy mieli tutaj w wyraźnego spadku na akumulacji ze strony ETF-ów powiem więcej możemy zobaczyć nowe tutaj ETF-y i nowe instytucje wsiadające do tego pociągu wiemy że z perspektywy nowych doradców finansowych czasami trwa to 6 3-6 miesięcy zanim oni będą w stanie z punktu regulacyjnego podpiąć się do tego pociągu, patrzylibyśmy na bitcoina w okolicach 100 tysięcy. Kiedy, gdzie, tego nie wie nikt. Patrząc na tempo przyrostu, może to być dość szybko. Na razie skupiłbym się na tej strefie, ale chciałem Wam zobrazować też, w jaki sposób osoby, które starają się znaleźć sufit, bo to jest na dobrą sprawę poszukiwanie sufitu, którego nie ma w danym momencie są w stanie tutaj dojść do jakichś wniosków, tak? Więc tutaj patrząc na przekroju trzech prób, niejako okolice 100 tysięcy wydają się być lokalnym sufitem. Czy będą, czy to oznacza, że będzie wzrost w linii prostej do 100 tysięcy? No oczywiście, że nie, nie? Podciągnij spodnie, obetrzyj ślinę, tak pięknie to nie będzie, ale oczywiście docelowo z perspektywy makro, bazując na tygodniach, miesiącach, docelowo, Trzymając ATH jako wsparcie 69 tysięcy, tam właśnie powinniśmy zajść. Total Crypto Market Cap, czyli całkowita kapitalizacja rynku kryptowalut, omawiany wykres przez nas wielokrotnie. Dzisiaj do niego wrócimy. Myślę, że na następnym odcinku rozwiniemy Total 3 po raz kolejny. W drodze do góry bardzo mocno patrzyliśmy na tą żółtą linię, na ten piwot na poziomie 2,17 trillion dollars. Mówiłem tutaj, że dobijając do tej żółtej strefy będziemy ponad 60 tysięcy bitcoin. Oczywiście byliśmy, no bo to wynika tutaj, wynika tutaj z przyrostu i z dominacji bitcoina, tak? Że bitcoin pochłania, bitcoin pochłania większą część kapitału. Co ciekawe widzimy, że zbliżamy się do naszego ATH. Z perspektywy kapitalizacji 3 trillion dollars i nie zdziwcie się, jak przebijemy to i oczywiście Twitter oszaleje, no bo oczywiście to będzie headline news. Bazując na następnych progach, już w beście było dużo mowy o tym, że kolejna kapitalizacja całkowita rynku kryptowalut może dojść do 5 trillion, 7 trillion, 9 trillion, a docelowo do kapitalizacji złota. O ile się nie mylę, kapitalizacja złota 10-11 trillion dollars, więc to jest bardzo tutaj realne, więc to też pokazuje wam powinno pokazywać, że jesteśmy wciąż wcześnie. Mimo to, że osoby, które są tutaj od Besy mówią, że jest lokalnie drogo, no to w rzeczywistości patrząc na moment cyklu, tak jak to omawiałem z perspektywy altcoinów, patrząc na potencjalny przyrost i tutaj wzrost wartości rynku kryptowalut, no wciąż jesteśmy jakby w połowie, jak nie w jednej trzeciej drogi, tak? Także tutaj takie, takie sprecyzowanie dla osób, które e, no tutaj dołączyły i uważają, czy też są tu od Bessy i uważają, że jest drogo. Najważniejszy punkt odniesienia, oczywiście wcześniejsze ATH, 3 trillion dollars. Jeżeli zobaczymy tutaj dalszy napływ kapitału, a myślę, że zobaczymy, E, oczywiście rynek tutaj w pewnym momencie osiągnie jeszcze większy poziom euforyczności. Jak już o euforyczności mowa, rzuciłem sobie okiem na fear Greed, Wiecie, że ja tego indeksu za bardzo nie, nie, nie lubię, czasami go w ogóle nie rozumiem, bo jakby moje odczucia z rynku, z Twittera, z YouTube'a, bazując na moich znajomych, na grupach, które posiadam bądź też jestem pokazują coś innego niż kompletnie ten fear and greed. W każdym razie no, wynika na to, że jesteśmy na poziomie 81 Czyli extreme greed Jakoś tego nie widać, żeby był to extreme Grid. Chociaż w ostatnim, jak ostatnio mieliśmy poziom 91 No to faktycznie te meme koiny, wszystko szalało No i wtedy to tak Więc zobaczymy jak długo utrzymamy się na tym poziomie fear and greed. Zobaczymy, jak długo Bitcoin będzie w stanie utrzymywać tutaj wolumen, by osiągać coraz to nowe poziomy. Ja tutaj jestem otwarty na poziom 75-76 tysięcy. Pamiętajcie jednak, że open interest na pozycjach lewarowanych wciąż rośnie, i oczywiście jest tutaj ryzyko krótkoterminowego czyszczenia pozycji, tak jak to miało miejsce chociażby tutaj dzięki temu knotowi. Takie knoty penetrujące czy też takie świece, one oczywiście mają za zadanie czyścić pozycje lewarowane, tak jak i takie skamłyki do góry, tak? Tutaj czyścimy na dwa razy, bo czyścimy, czyścimy wybijając w dół kamłykiem i czyścimy rosnąć do góry, więc zamykamy i shorty, i longi na dobrą sprawę na przestrzeni 8 dni. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku porozmawiamy sobie jeszcze o Total 3, jak to będzie rzutowało na altcoiny. Poruszymy tą tezę dominacyjną razem z tezą całkowitej kapitalizacji rynku altcoinów, czyli nasze Total 3, które wyłącza z obiegu bitcoina i etera. Dziękuję za dzisiaj. Jak zawsze, jeżeli filmik był wartościowy, zostawcie lajka. Walczymy o tysiąc lajków pod każdym filmikiem. Jeżeli był BS, zostawiamy kciuk w dół. Miłego dnia, trzymajcie się. Heja!